Policjanci pod nadzorem prokuratury wszczęli też postępowanie w sprawie treści seksualnych wysyłanych małoletnim. Dwa dni temu ujawniliśmy, że wikariusz parafii w Sępólnie Krajeńskim został zwolniony przez biskupa bydgoskiego z obowiązków. Wczoraj informowaliśmy, że dziennikarz kanału 10 z Sępólna Krajeńskiego dostarczył policji wiadomości z komunikatora internetowego, które kapłan miał rzekomo wysyłać do młodych ludzi. W tej sprawie w diecezji toczy się też wstępne dochodzenie kanoniczne. Jedno z postępowań, którymi aktualnie zajmują się sępoleńscy kryminalni, prowadzone jest pod kątem artykułu 200a, paragraf 2 kodeksu karnego. Artykuł ten mówi o tym, że kto za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego i sieci teleinformacyjnej małoletniemu do lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych i zmierza do jej realizacji, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2. Dochodzenie w tej sprawie zostało wszczęte m.in. na podstawie materiałów dowodowych zebranych przez sępoleńskich kryminalnych, m.in. z publikacji, które ukazały się w mediach. Na chwilę obecną policjanci będą prowadzić postępowanie w sprawie, nie przeciwko osobie. Postępowanie będzie prowadzone pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tucholi. Będą wyjaśniać policjanci, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy też nie.